Cześć, witam Was serdecznie, Retrosz Pójta Wam się kłania, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać prezencik, jaki w dniu wczorajszym dostałem od Biaksa. No oczywiście już po tapecie możecie zobaczyć, zorientować się, o co chodzi. Chodzi o tą piękną stację 1571, którą będę sobie planował przełożyć do mojego Commodore 128 DCR. Bowiem stacja w nim dosyć mocno szwankuje momentami, raz idzie, raz nie idzie. No i Biaks, bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za tak wspaniały prezent, bowiem zdaję sobie sprawę, iż taka stacja nie kosztuje 100 ani 200 zł, więc tym bardziej wartość tego prezentu nabiera, jeśli tak to można powiedzieć, wartości. A biorąc pod uwagę, że w dniu wczorajszym, 25 sierpnia, obchodziłem rocznicę ślubu, no więc ten prezent niewątpliwie podniósł rangę tej rocznicy. Oczywiście moja żona ma nieco inne zdanie, no ale co ja mogę na to poradzić? No nie można wszystkiego mieć, tym niemniej bardzo z tego powodu Biaks się cieszę, no i wielkie dzięki za ten niesamowity prezencik. Powiem Ci uczciwie, gdy chwyciłem tą stację do ręki, to powiedziałem Ci, że aż ręce mi się trzepią, bo tak było z emocji, tak było, aż w pewnym momencie za nim mówiłem. No i oczywiście w dniu wczorajszym posiadaniu wziąłem ze sobą Tomka. Tomek ze mną odbył taki tur właśnie do Biaksa, no i w dalszej części materiału będziecie sobie mogli zobaczyć taką króciutką relację z wyprawy. No i na samym końcu oczywiście teścik, ale to właściwie teścik to jest, można powiedzieć, niepotrzebny, bo tak naprawdę stacja jest sprawna, no ale puścimy sobie jakieś na chwilkę demko, tak żeby nie było. Także zapraszam, kochani, do dalszej części materiału, a Tobie, Biaks, jeszcze raz z całego serca dziękuję. No, zrobiłeś mi niesamowitą niespodziankę i niesamowity prezencik, za co jestem Ci bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Także zobaczcie, kochani, dalszą część materiału. Zapraszam. Cześć, witam Was serdecznie, Szpójcik i Tomcio. No dzisiaj mamy niedzielę, zjedliśmy śniadanie, no i wybieramy się do... Tak? Tak, dzisiaj mamy niedzielę, wybieramy się do Biaksa, do Czechowic, bowiem obiecał nam, a właściwie mi, prezencik stację 1571 do Commodore. Akurat w tym wypadku będę ją potrzebował przyłożyć do Commodore 128, bo ona w nim mi troszeczkę szwankuje, no i bardzo z tego powodu się cieszę. No i wspólnie z Tomciem oczywiście jedziemy w krótką podróż. No i mam nadzieję, że mam nadzieję, że podróż minie w miarę dobrze, bo jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciepło. Także widzimy się dalej. No wygląda, że dotarliśmy bezpiecznie i cali na miejsce, także za chwilkę się spotkamy Biaksem i zobaczymy tą wspaniałą stację, którą udało mu się odnaleźć. Stacja dyskietek, wiesz? No dobra, idziemy zobaczyć. Idziemy na spotkanie. No to jak to po co? Żebyśmy mogli na przykład puszczać gry albo demo scenę na Commodore 128 DCR. No, dobra, wychodzimy. Witamy serdecznie Państwa. Z moim przyjacielem. W wyjątkowych okolicznościach dzisiaj niedziela. Piękna pogoda, no i stacja fajna też. Stacja 1571, bardzo Ci dziękuję. Nie ma sprawy najmniejszej. Biaks? Oby służyło, Biaks, tak jest. Dobrze mówię? Biaks, tak. Tak, Biaks. No, stację dyskietek przed chwileczką odebrałem od Biaksa. Także Brachu, dziękuję Ci serdecznie za taki wielki prezent, bo powiedzmy sobie szczerze, stacja do najtańszych oczywiście nie należy, więc jest to prezent stosunkowo drogi. Ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, już mi się nawet język plącze.
Ręce mi się delikatnie czepią, no bo też nie codziennie zdarzają się takie prezenciki. Także naprawdę z całego serca Ci dziękuję. No a na mnie pozostaje nic innego, jak szybciutko przejdę do domu z Tomciem. Razem, Tomcio, prawda? No i zaraz sobie ją spróbujemy odpalić. No i oczywiście dam Ci znać, bo chciałeś koniecznie wiedzieć, czy ona działa, bo oczywiście działała, ale chciałbyś się jeszcze upewnić na 100%, tak, że dałeś mi sprawną w 100%, także dam Ci, nie bój się. Mega wielkie dzięki. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wracamy do domku i widzimy się w następnym ujęciu. Alberta wyciągniemy. Tam czy się domaga wyciągnięcia Alberta w domu chomiczka. Dobrze, wyciągniemy. Wracamy szybciutko do domku. Tyśka jeszcze nie wiesz, bo mamy oczywiście dwa chomiczki. Jest na razie Alberta, Tomcio chce. Dobrze. Dobra. Dobrze, Tomusiu, wracamy do domku i działamy dalej ze stacją. Pa. Widzimy się w następnym ujęciu.